Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, jest to odcinek bonusowy numer 2, w którym będziemy wykonywać zadania związane z chipami, ponieważ jeszcze mamy tę kwestię z Kronim niedokończoną. Tak od razu na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że poza odcinkiem odblokowałam sobie już wszystkie umiejętności walki, więc osiągnięcie już mi weszło za to. Jest też parę innych osiągnięć, które zrobiłam sobie we własnym zakresie. Jest to na przykład osiągnięcie za wykonanie zadania Księga Urwisów, którego nie wykonałam podczas naszej serii. Ale no nie było to jakieś bardzo skomplikowane zadanie, także no część rzeczy po prostu zrobiłam sobie sama. Jeżeli chodzi o rozwijanie postaci, to już niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Jedyne co możemy jeszcze tutaj działać, to te atrybuty sobie zwiększać. Tutaj możemy sobie dobić tyle, żeby mieć już do 5 za 5, czyli to jest to. A tak to już wszędzie mamy tak naprawdę po 5 punktów potrzebne, żeby coś tutaj robić. I no nie wiem, czy jest sens jakoś to wykorzystywać. Możemy sobie dać na przykład w walkę punkty, czyli w tą siłę. Ewentualnie sobie zrobimy chociaż do 90 tam, gdzie mogę. No tutaj będzie problem. Także dajemy sobie, o, tak sobie zrobimy i na razie niech tak zostanie. I co? I pogadamy z Kronim, bo to będzie nas dzisiaj interesować. Dobrze. Odszukajmy więcej chipów kontrolnych. Przyjąłem. Nie wiem, czy jeszcze będziemy mieli inspekcję dwójkę, czy już trójka się nam zacznie. Ouu. Cel w bliskiej odległości przed nami. Jeden żołnierz niebian na straży. W porządku, załatwmy ich. Do roboty. Aha, czyli teraz będziemy chodzić po Mararkorze, no dobrze. No cóż. Pilnuję tyłów. Serio, Kroni, bo wrogów mamy tutaj od groma. Ja nie mam teraz chyba amunicji, no właśnie. Więc musimy sobie poradzić bronią białą. I oczywiście standardowo polecimy w ten sposób. Dobra, widzę pierwszego jakiegoś podżegacza. Jest ich tutaj naprawdę dużo. Ogólnie biorąc to wszystko pod uwagę, to prawda jest taka, że nie opłaca mi się już w ogóle expić, ale chciałam Wam pokazać te rzeczy, których nie zdążyliśmy zrobić sobie na serii. Jakoś tam w miarę te bonusowe sprawy. Także dlatego taki odcinek, a nie inny. Podobno możemy jeszcze spotkać więcej odmieńców, a ten, z którym walczyliśmy pod koniec gry, to nie była jedna sztuka. Ale to się jeszcze okaże. Tutaj jest sporo tych kuratorów. Ja bym nie chciała, żeby mnie wszyscy zaatakowali, chociaż chyba to będzie nieuniknione. Dokładnie. Goście będzie rzucał granat? Chciał, ale coś mu chyba nie wyszło jednak. Będę też bym chciała pokazać wszystkie fragmenty mapy do znalezienia, które są możliwe. O, proszę bardzo, zwierzchnik przed nami. Witam cię serdecznie, panie zwierzchnik. Jak widzicie, no robimy jedną wielką siekę. To tak naprawdę była kwestia tylko i wyłącznie czasu. Także żaden problemix. I sru. Widzicie, te obrażenia są po prostu cudowne, jeżeli o to chodzi. Exp się sypie sam. Jak będziemy zdobywać punkty umiejętności, to tak naprawdę ja już i tak z tego nie skorzystam kompletnie. Dobra, tu jest jeszcze pan kurator. Widzę, że wyjmie broń. Dobra, fajnie. Jak widzicie, ja w ogóle nie obrywam, nie? Też muszę mieć naprawdę wysoką regenerację w takim wypadku. Także muszę przyznać, że gra na pewnym etapie jest zdecydowanie za prosta. To znaczy, jak pierwszy raz się mierzymy tutaj z niebianami, to faktycznie przysparzają oni sporo kłopotów.
Ale to pewnie też kwestia tego, że no powinnam biegać bardziej po świecie i expić sobie w międzyczasie, a nie, no wiecie, sami. Teren niestabilny. Zaleca się ostrożność. Może nawet nie będę nic z nich zbierać, bo to się mi nie strzela. Nie wiem przed nami. Dowód co? Dobra, już dobra. Do rzeczy. Co ustaliłeś? Spostrzeżenie. Komputery pokładowe w Kalanie oraz Kassandrę cechuje taka sama infrastruktura i funkcjonalność. Wywnioskowałeś to z danych zawartych w chipach? Potwierdzam. Cała technologia Niebian zdaje się opierać na tych samych algorytmach. Wniosek. SI Kassandra nie została znacząco rozwinięta. Niebianie w ogóle nie ufają więc maszynom i wszystkie ważne decyzje podejmują sami? Nawet nie zadali sobie trudu, aby stworzyć nową SI. Od całych stuleci używają tego samego oprogramowania. Jak myślisz, ile kopii tej SI mogli wykonać? Nie wiadomo. Większość komputerów najwyraźniej bazuje na innym algorytmie kontrolnym. To czym do kurwy się w końcu posługują? Chwila. O ile się nie mylimy, Niebianie muszą korzystać z ogromnych komputerów. Potrzebowali mocy obliczeniowej zdolnej przeanalizować miliony ludzi. Na co ją przeznaczają? Co te pieprzone komputery robią przez całe dnie? Przypuszczenie. Prowadzą badania. Bez przerwy? Rzeczywiście są za tym naukowcami. Tylko co tak dogłębnie analizują? Dobra. O co możemy spytać? Co pragną odkryć tak bardzo, że poszukiwaniom odpowiedzi poświęcili całą moc obliczeniową? Chciałbym ich lepiej poznać. Rozgryźć, co tak naprawdę w nich siedzi. Niewystarczające dane. Cóż, powinniśmy znaleźć jeszcze więcej chipów. Prawdopodobnie i te tajemnice uda nam się rozwikłać. Odezwij się, kiedy namierzysz kolejny cel. Przyjąłem. No dobrze. To co, może wrócimy sobie do bastionu od razu i będziemy sobie tutaj robić spanko. Moglibyśmy sobie na przemian robić fragmenty mapy i to, ale wydaje mi się, że lepiej będzie po prostu się przespać i poczekać, aż Kroni będzie miał dla nas nowe zadanie. I zastój nie kosztuje, a tak to będziemy mieli osobne odcinki typowo do fragmentów mapy. I raczej będzie to dużo lepsza sprawa. Prześpimy się może ze 3 nocki, bo i tak... Dobra, może 2, nie przesadzajmy. Zlokalizowałem następne chipy kontrolne. Świetnie. Rozgrzewaj systemy. Jak myślisz, nad czym pracują te wielkie komputery Niebian? Nad terraformacją? Strategią bojową? Rozpoczynam analizę. No dobra, to co? No, to do roboty. Może razem z chipami uzyskamy też parę odpowiedzi. Wyruszam. Przed nami. Widzę. Załatwmy to szybko. Idziemy. Pilnuję tyłów. No dobra, myślę, że sobie tam podlecę od razu jakoś w miarę. Chociaż tutaj jest sporo takiego tałataństwa, które wypadałoby wykończyć tak o. Ja teraz też mogę właśnie używać sobie tego jetpacka i mogę z niego bić. Matko kochana, skąd ta chrypa? Witam serdecznie. No, tak czy siak one mi jakoś wiele krzywdy nie robią. Jak się dam troszeczkę poobijać, to się nic nie stanie. Dobra, pan kurator widzę, że już przyszedł do mnie. Ja tego szperacza bym może najpierw się pozbyła, bo on będzie nam najbardziej truł dupę. Jest ich was? Tak się nie mówi, Boże. Jest was tutaj sporo. Ale no żaden kłopot. Tu jakiś kurator lata za mną? Dokładnie. Nie wydawało mi się. Żaden problem.
Widzę, że on woli się tam kronik zajmować niż mną. To chyba dobrze? Dobra, powinien zginąć. Ale widzę, że chyba nie zginie, jak go nie dobijemy. Analiza. Witam serdecznie. Pan zwierzchnik w ogóle przez chwilę się nie zorientował, co się dzieje. Dobra, ten zwierzchnik widzę, że ma chrapkę na mnie typowo. No dobrze, no to... to spróbujmy. Ktoś tutaj rzuca granatami. Dobra, bo ten podżegacz będzie mnie tutaj podżegał i mnie denerwował. To jest taka ekipa po prostu z Warszawy teraz, że naprawdę. Tu jest więcej niż jeden zwierzchnik? Tak, mam rację. Czyli mi się nie wydawało. Dobra, pomożemy Kroniemu trochę, bo widzę, że się męczy tutaj z tymi podżegaczami, a tak to bym mógł pomóc z tamtymi zwierzchnikami czy tam kuratorami. Dobra, widzę, że zwierzchnikiem się zajmujesz. A może my sobie troszkę polatamy? Dobra, ten podżegacz mnie będzie wkurzał. Okej, ktoś coś wysadził. Ignorowanie bólu sobie zarzucimy. Panie zwierzchnik. Jest was dwóch i troszeczkę mi panowie szyki tutaj psujecie. Widzicie, nawet się obchodzi bez tej takiej wielkiej jakiejś broni palnej, która zadaje naprawdę dużo większe obrażenia niż ten mój miecz. Wow! Ktoś mnie wysadził czymś. I widzę, że też bije przy okazji swoich. Dużo tych zwierzchników jest. Dobra. Jeszcze chyba z cios i się powinien położyć. Dobra, pięknie. Liczy się siła ognia, a nie rozmiar. Pomyśleć, że usłyszałem to od Matryny. No dokładnie. Dobra, ten gościu tutaj ciska tym dziadostwem. Wiecie, kuratorzy... To nie jest jakiś duży problem. Gościu. Spoko. Tu jest ich więcej. Wow, znowu ktoś mnie rzucił coś. Wiecie co, nie lubię bardzo tego namierzania celu, które mi się czasami załącza. Jeszcze cios? Pięknie. Jeszcze ta paskuda. Dobrze. Widzicie teraz, jak z nimi fajnie można się bić? Wysoka szansa zawalenia. Dowódco. No, masz coś dla mnie? Analiza zakończona. Ja? Co się dzieje w bazach komputerowych Niebian? Co oni kombinują? Komputery Niebian skupiają się na analizie zjawisk fizycznych. Ich głównym zadaniem są badania nad astrofizyką i ciałami niebieskimi. Interesują się szczególnie... No jasne. Studiują osobliwość. Co jeszcze ustaliłeś? Analiza. Proces potrwa jeszcze... kilka wieków. Czy możesz mi streścić, jaki cel zamierzają osiągnąć? Dokładny przedmiot dociekań zmienia się co dobę. Przypuszczenie. Nie wiedzą, o co im konkretnie chodzi. Wczoraj koncentrowali się na interfejsie osobliwości, a dziś na wpływie na kontinuum czasoprzestrzenne.
Czyżby byli zwyczajnie zdezorientowani? Odmowa. W porządku. Czyli twoim zdaniem działają zupełnie po omacku? Minęło tyle wieków, a oni ciągle się nie orientują, co ich tu sprowadza? Eleks to osobliwość, a osobliwość to Eleks. Potęgi skrywanej przez to dziwaczne zjawisko nie da się ogarnąć myślą. To trudne nawet dla niebia. Choć najwyraźniej ich poszukiwania odpowiedzi nadal nie dobiegły końca. Teoria potencjalnie słuszna. Przypuszczenie poparte zebranymi dotychczas danymi. Chyba zrobiliśmy tu już wszystko, co w naszej mocy. Przynajmniej nie musimy się już przejmować tymi chipami kontrolnymi. Niestety tajemnicę osobliwości przenikniemy najprawdopodobniej dopiero wtedy, gdy się tu zjawi. Analiza. Zgodnie ze wszystkimi pozyskanymi informacjami, zderzenie z Magellanem jest nieuniknione. Jakżeby inaczej. Wykorzystajmy nasz czas jak najlepiej. Dzięki za pomoc, mały. Wynośmy się stąd. Przed nami jeszcze dużo pracy. Przyjąłem. Czy mi się wydaje, czy już nie będziemy mieli zadań z Kronim? No to wygląda, wam powiem, bo zrobiliśmy dwie inspekcje. Jeszcze się dla pewności prześpię, nockę albo dwie, i zobaczymy, czy faktycznie już będziemy mieli coś jeszcze do zrobienia, czy niekoniecznie. Do rana śpimy. I jeszcze raz do rana. Prześpimy się tym razem 3 dni, tak dla bezpieczeństwa. Jeżeli Kroni się nie odezwie, to znaczy, że to już wszystko. Już pora. No, na to wychodzi, powiem wam. Że zrobiliśmy już wszystkie zadania z tymi chipami kontrolnymi. Jeszcze sobie zagadam do Zołzy tak profilaktycznie. Możemy z nią spędzić oczywiście czas. O. Błędem było wysyłać goryli na zewnątrz. Na wszystko masz zawsze ripostę, co? Zawsze byliśmy największymi wrogami, ale z powodu ostatnich wydarzeń czują się jeszcze bardziej niepewnie. Boją się naszej dominacji. Nie ma co się śpieszyć. Potrzebujemy jak najwięcej sił do walki. Poza tym w forcie wcale nie jest bezpiecznie. Ataki się nasiliły i coś złego wisi w powietrzu. Dobra, rozumiem. W tych czasach nie można przebierać w rekrutach, Jax. Oho, widzę, że możemy poruszyć ten temat. Musimy pomówić o Deksie. Zapomnij. Decyzja należała do niego. Poza tym wiesz, jaki jest, kiedy się na coś uprze. Wiem. Deks ma ogromny potencjał. Wkrótce stanie się silniejszy nawet od nas. Niech będzie. Odpuszczę. Raczej wiesz, co mówisz. Obyś wiedział, co robisz. Serio? I tyle? No dobra. Może jeszcze zagadamy sobie na próbę z Foxem. Dobra, nie mogę. Spróbujemy jeszcze z Nyrą i może z Wardekiem ewentualnie. Gdzie jest Nyra? Jestem ślepa? Nyra chyba sobie gdzieś tam spaceruje i szukam niepotrzebnie w środku. Dokładnie. Dobra, jeszcze z Tialgiem może coś? Nie. A takie pytanie mam, czy ja jestem w stanie zrobić osiągnięcie? Jezu, nie ty. Dobra, Kronin mnie uważa za przyjaciela, to cudownie. Czy Tialg, jeżeli ja przekażę na przykład 10 tysięcy kryształów, 5. Świetnie. To ja mogę sobie obniżać za hajs to? Utrudniająca. Wiecie, chcę to zrobić na próbę. Świetnie. Także. Świetnie. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Tak, ja normalnie za pieniądze mogę sobie to ogarnąć.
Czyli można bardzo łatwo zdobyć osiągnięcie związane z tym, żeby mieć niską oziębłość. Wiecie, ja i tak nie mam na co wydawać teraz pieniędzy. Chociaż no ja tego nie zrobię w tym momencie. Dobra, to wczytam, bo to jest bez sensu. Automatyczny czy szybki? Szybki chyba. Jak widzicie, mamy około 63-64 godzin w grze. Czy ja się zapisałam już po oddaniu? Nie, przed oddaniem kasy, dobra. Mamy tutaj dalej? Szkodliwa? Tak. Dobra. To co, moi drodzy, wydaje mi się, że sobie zakończymy odcinek na tym miejscu, bo tak naprawdę to fragmentami mapy wolałabym się zająć w osobnym odcinku. Zresztą muszę sobie tą mapkę z tymi fragmentami przygotować, a raczej sobie je pozaznaczać na mapie. Tej tutaj. Także dzięki Wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka bonusowego. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał i w kolejnym zajmiemy się poszukiwaniem fragmentów mapy. Trzymajcie się, cześć!